i rodzinami. To ta cebulka morska dla człowieka dorosłego zupełnie bezskuteczna. I można nawet mały wyciąg. Pokazać te obrazki paryskiego żanru. Teleskop optyczny za jedne 20 kopiek, gdzie można również zobaczyć jak... Luduje rytnicę sposobem domowym przy pomocy tego amerykańskiego wynalazku. Romeo po szturowej drapce wtalętał się na balkon panny Julci. Ale ach, niestety za późno, bo już wykidowała z miłości. Także samo widzimy zachód słońca nad Zapry albo zimowego pałata ręcznej roboty za 1,30 kopiek. Co się dzieje, jak stanie? Cudo XX wieku! Żyła gadająca maszyna, czyli fonograf. Jeszcze dwie rurki moje. Jest słowo politechniki. Jeden podsłuch za dwie kopiki. Nie trąbowie. Zwyczajna mechanika. Puc. Ja tam wolę swoją filharmonię. Wiesz pan, ja pana proszę. To jest dobre miejsce, ruchliwy punkt. Tu otwieram interes. Gdzie przecież to moje miejsce. Jego miejsce, cóż to komorne zapłaciłeś. Patent wykupił, a to ja to zresztą mogę z tobą rozegrać, to mi. No i reszka. Dobre. Nie ta. No, co stawiasz? Nie mam forsy. Idzie pod fanty. Dobra, dawaj, co? Trzy kobiejki. Dobra. Reszka. I to co dzień tak za darmo. To na pewno kuruje. Może. No, a teraz co stawiasz? Idzie marynarka za pół rubla. Co, pół rubla? Ciepłe. 40 kop. Idzie. Hele, jakże ja po mieście będę drygać? No, na go tak, na kolej? Widzisz, frajer skapalo, widzisz. Masz szczęście, trafiłeś na przyjaciela. Da, weź sobie te swoje ciuchy, na. Nie, jak ja przegrałem, to ja przegrałem, ja się nie znam. Ale idzie, masz, to ja ci tak zwyczajnie to oddaję. A na drugi raz nie bądź frajer i nie pal się, rozumiesz? Przecież ja cię zrobiłem na klamu, na zichera. Nie chapuję. Idź, popatrz, widzisz te dwa ruble? Masz. Tu orze. Widzisz? Tu reszka i tu reszka. O ty Boga, jaki kąt! Ojej! Ty, skąd masz te grajbery? O nie, twój przegranteres. Sekret fachowy. No, Zeus! Mam królika, co sam pika, dla dziewczynki lub chłopczyka, brać i wybrać, kultura, inteligencja, tresowany z oryginalnego, drukowanego etaża, proszę. Kolębie, kolębice, samce i samice, wolnej ręki tresowane, mogą być sprzedane. Panie Jantosz, no co jest? Ja to, handlu nie ma. Handlu nie ma, ale humorek jest. Ja już taką mam naturę, od szczeniackich swoich lat, że śmieję się z wszystkiego, no i gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko, lub mi figla spłata los, ja nie płaczę, ja nie wzdycham,
ale śmiejesz się na głos. Ejo, diri 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 diri, rach ciach ciach. Jutro się odczepi, wida rach ciach ciach. A jak wida się odczepi, rach ciach ciach, znów będzie lepki hop siup. Co jest życie? Hokus pokus. Czysty hazard, ślepa gra. Albo ożył, Aleszka. Raz się nie ma, raz się ma. Bo jak wygrasz, to w porządku. Wtedy bracie, rób co chcesz. A jak przegrasz, to się nie martw. Nie przykład, wiesz. Ojo, diri 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 diri, rach ciach ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach ciach ciach. I potem całus i dziewczyna, rach ciach ciach. Reszta to bujda, hop się. Najważniejsza rzecz, humorek. I na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej bimbać ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Ojo, diri 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 diri, rach ciach ciach. Wszystko wzgóry nos do góry, rach ciach ciach. I jutro wszystko się poprawi, rach ciach ciach. Grunt się zabawić, hop siup i ho, i lu. Proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to co ja. Di 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 Guzik z pętelką, a ty? No, kompletna wyprzedaż posezonowa, patrz. O, jest! Funduje. O, cwaniaczek, patrzcie, jakie cwajnosy te jego monety. Anuk, pokaż, co to jest takie, a? Oho, fałszywe ruble. Stój! Anuka, pokaż, co masz tutaj w kieszeniach. Ale nie, panie naczelniku, jak pragnę koguta, no kiedy nic, co to jest? No, zobaczymy, co to jest. Oho, książeczka. My, czy dozwolone cenzurą? Hodowla króli. Znamy was, gospoda palaki. Zaczyna się od hodowli królików, a potem patrzysz i króla na tron. Więc jaki to miał być król, a? Jak król, no cóż, no. Zwyczajny, tak, taki, tego, z uszami taki. Jeszcze nas wieszczy ze sądu robi. Ciwiadek, Pelagia Trumbalska. Jaki to miał być król, a? A, o panie sędziu, a taki król, o. Jest u mnie na wychowaniu od 2 miesięcy. Biedna sierota. O, proszę, wysoki sąd. O, o, na poznanie się treścią tej oto rozmówki. Jest to podręcznik hodowli pożytecznych zwierzątek zwanych królikami. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że... Karmić drobną szatkowaną kapustą, marchwią... Boże. Najlepiej rozmnażają się na wolności. Na wolności, aha! My już im tę wolność z głowy wybijemy. Za eto i Sybir można. Poproszę o głos. Pan prokurator prosi o głos. Z tymi królami może to i prawda. Po naszemu też nazywają króliki, ale tu jest ważniejsza sprawa. Na jednym
dwa orły. Co to ma znaczyć? To chytra antypaństwowa propaganda. To mnie też polskie buntowszczyki wymyślili. Jeżeli na jednym dwa orły nie ma żadnej głowy, to w carskim rządzie bez cholowie, a? Ale na drugim rublu są dwie głowy. To jeszcze gorzej. To znaczy, że rząd carski jest dwulicowy. Słusznie. Ma rację. Tak, tak. To jest posmieszanie carskiej władzy. Na podstawie paragrafu 172 litera A wnoszę o powtórne rozpatrzenie tej sprawy, która nabrała znaczenia politycznego. Sąd zarządza przerwę i udaje się na naradę. Proszę wstać! No panie, sprawa przyjmuje fatalny obrót. Wątek, czy uda mi się pana stąd wyciągnąć? Co pachnie, panie? Czym pachnie? No katorgą! Panie mecenasie, no więc co robić? Uciekać, panie, uciekać. Uciekać, jedyny sposób, panie, uciekać. Dzień dobry. Moje uszanowanie panu mecenasowi. Panie Waniuszki, jaka ta sprawa idzie w głównej sali? Jakaś polityczna. Zamach stanu czy coś podobnego. Króla na tron wybrać chcieli. Ciężka sprawa. Proszę stać, chodźcie! Po rozważeniu nowych okoliczności sprawy sąd znalazł lepsze tło polityczne tytułu paragrafu 172 i 117 kodeksu karnego o zmieszenie władzy cesarskiej w celu obalenia istniejącego ustroju przy pomocy fałszywych znaków obiegowych. Dziękuję. Otóż znalezione... Przy oskarżonym dwie monety... A mianowicie... Thank you.
bardzo mamy grzecznego siada. Kopci jak komin. A to właściwie przedział dla niepalących. Wam, widzę, nie podoba się, że ja kurzę, a? A mnie się nie podoba polska gazeta. Po co? A? Ech, wy, Polaki, za bardzo was rozpuścili w tym prywitnianskim kraju. U mnie tego nie będzie. Włażą do kupę wysoko postawionej osoby, jeszcze fasony pokazują. Kondor! Konduktor! Zabrać te baby! Proszę wam! Polecam zatem nowego policmejstra, a mego brata pańskiej ojcowskiej opiece. Siemion Fiodorowicz jest nieco ekscentrycznym typem i za kołnierz nie wylewa, ale serce ma złote i głowę nie od parady. Trzeba tylko przyzwyczaić się do jego kawału, bo to straszny kawalarz. Liczę na wyrozumiałość waszej ekscelencji, jego zacnej rodziny. Serdeczne pozdrowienia, M.F. Pipiwajlow, minister spraw wewnętrznych. A? Nie. Minister spraw wewnętrznych. A? Mon Dieu, brat ministra. Jakiego świata. Już go widzę, oczyma duszy. Wytworny, subtelny, w stylu décadent. Dekadans! Właśnie, sam brat pisze o nim, że za kołnierz nie wylewa. Dekadans. Wypiwans, nie dekadans. O, Feniuszu, brawo! Świetny dowcip, wypiwans! Serż, dowcipkować z brata ministra, to co najmniej mówię tu. Feniuszu, słyszysz? Dowcipkować z brata ministra, to co najmniej mówię tu. Lepiej zamiast się wygłupiać, powiedzielibyście mnie, dobrze urządziłem jego port. Bajecznie, będzie mu jak w raju. Potrzebny to ten cały kram. Mógłby sobie zamieszkać w hotelu. A naturalnie, że mógłby zamieszkać pod... Taka persona w hotelu. Aniusia, ty słyszysz? Taka persona w hotelu, a? Buty z cholewami, jasna marynarka, twarz szczupła. Takiego nie widziałem. Thank you.
Nie na wad, wasze wysokobłagorodzie. Szukamy zbiegłego aresztanta. Tu nie ma. Wszyscy czekają. Prosimy z nami. Za co? Delegację z panem gubernatorem na czele. Więc wszyscy czekają? Tak jest, tak jest. Aha. Wierne, ramienie na plecy! W imieniu władz tego miasta. Tego miasta i mam. Tak. I mam nadzieję. Czekolada, limoniada, wafli. I cieszę się niewymownie, że mogę pana powitać jako te wafle. Właśnie, jako te wafle. Rany Julek, Anty. Rady, panu, panu, pobieraj się czortu. Nie widzisz, żeby porytwać do cyrku. Co się stało? Kto strzelał? Ale nie strzelał. Właśnie w nagrodzie nic się nie stało. Chłopak opuścił tacę, potknął się. Wyjdź, Thank you.
Bądźcie miły, głoscy drogi. Wyjdźcie dostojny na te progi. Nie, to było coś za starości. I trzeba być bardziej modern, tak décadent. Mama, uważam, że jesteś stanowczo za młodo ubrana. To ty jesteś za staro ubrana, mój długa suknia. Po tobie pomyślcie... Kochana, nasz nowy policmajster jest Siemion Fiodorowicz Wypiwajlow. Że to? Pozwoli pan, że go... Pewnie córeczka. Pan, to Marek litra kwo. Seniusza prędzej. I to jest moja córeczka. A co? No, trudno, pomyłka. Dunia, Aniuta. Jezio. Nieważne. Stop. Sergiej, może poprosić drogiego gościa do stołu. Można? O, trzeba. Skoro trzeba, to bardzo rozumiemy. Bardzo proszę. Siemion Fiodorowicz. Proszę. Chata, pokaza. Ja wam pokażę. Ja policmeister. Ja brat ministra. Ja wam pokażę wyjść. Może teraz wypić zdrowie jego ekscelencji pana ministra. Ale naturalnie. A więc zdrowie pańskiego brata. Którego? A to pan ma kilku braci. Ja wcale nie mam braci. No, a brat minister, a? Minister? A minister, tak, no brat. Pardon, zapomniałem. A brat pan kawala. Wziął mi kawałek. Ale państwo sobie tu na psa urok dobrze żyją. Za czyją to forsę? Och, cóż tam my, to nędza, prowincja. To nie to, co tam u was w stolicy. W Warszawie? Ach, gdzie Warszawa? Petersburg. Ach, tam muszą być bale, przyjęcia, rauty, maskarada. To musi być życie. Życie, żyć nie umierać. No, musi mi pan to wszystko opowiedzieć. Ależ avec plaisir. Całą zmysłowością. Wydam wybysi. Zdrowie naszego gościa. Niech żyje pan policmajster! Niech żyje pan policmajster! Jak śmiecie? Ja was nauczę! Ja wam pokażę, jak tu żartować z policmajstra! Panowie Frajna, troszeczkę respektu dla władzy! Dobrze mówi, od krochmalca się od niego! Uwaga, baczność! Panowie, na cześć policmajstra trzykrotny okrzyk! Ale dowcip prima volta! Prima volta! A bratki to mnie dało, że pan kawaliak! Dowcipięta! Dowcipięta! Ujął się! Ujął! Dowcipięta! Trzymaj! Gąbysko, może ja, nie, może nie pomogę. Wypada. Nie, mnie nie wypadnie. Mam nadzieję, że panu nas wszystko smakowało. Bardzo, bardzo. Faktycznie, merci beaucoup, c'est pour le bon bouche. Panu nie zawstydzę, no. Naprawdę. Cóż tam u nas dał pańskiego brata ministra? To muszą być dopiero przyjęcia. Czy jego cesarska mość bywa u brata pana ministra? Car.
Osobny jest. Od samego rana już są. Po całych dniach się. Nie rozumiem. Czasami za długo. Nie rozumiem. Już nie mam pojęcia. Wiereczka, słyszysz? Car. Car. Osobiście bywa car? No, własnoręcznie. Osobiście? Nie. Przychodzi, a potem sobie spacerują, tak depachyło, na przykład jak ja spałem, prawda? I potem sobie taki wewte to ogarną tego, takie rozmawiają sobie o tym i o tamtym. A o czym oni rozmawiają? Rozmaicie, no. Na przykład o wojnie, no czy się kalkuluje, prawda, czy nie, o finansach, prawda, przychód, rozchód. Saldo. Niedobory. No bywa. Takie życie mego brata. Co tu dużo gadać, kiedy nie ma o czym mówić. No, Świetnie pani trafiona. Ależ to Katarzyna. No tak, no ciotka Katarzyna, no Stypułkowska. Ciotka się... Ale wysztafirowana, ojej. Cerku, trochę mi zmieniona. Taż to Katarzyna druga. A, chyba, że druga, bo tamta miała większy kinol. Kiedy se kinol? No, tak sobie na Magle miał. Magle? Magli takie do prania bielizny? Nie no, nie. Taki majątek ziemski. Magle. Polwark. Polwark ma. A gdzie to było? Pod Kijowem. Panie rotmistrzu, toż pan także spod Kijowa. No właśnie spod Kijowa. Ale Magli jakoś nie pamiętam. W jakich to stronach? No to na lewo od miasta. Zaraz nad brzegiem Wołgi. No Wołga, no wie pan, Wołga, Wołga. Wołga? To co ciekawe, bo pod Kijowem tam Dniepra, nie Wołga. Dniepr? Tak. Może teraz. Za moich czasów była Wołga. To co? Dekadą. No da, dekadą. Zakurzyłbym sobie papieroska. Proszę, może cygarko, rodaku. Proszę. Musimy kiedy obszerniej porozmawiać o naszych rodzinnych stronach. Pan dawno nie był w Kijowie? Od czasu epidemii cholery. A pan gdzie wtedy był? W Kijowie, panie oficerze? Nie, wtedy nie byłem. To szkoda. Mnie trochę mgli. No, rozumiem. Muszę... No, da, rozumie się, no. Pardon. A kogo pan woła, a? No mój... ten... karmelier. Karmelier? Tak, medyner. Aha. Deńszczyk. O, właśnie. Deńszczyk służył u mnie na Kaukazie, tak. Jeszcze jak była wojna japońska z Turkami w Odesie. Czekaj, zaraz.
Z Turkami wojna była. Stój! Pan policmajster prosi na górę. Петруша! Повідь же всіх банок поліцмайстера, пошед зараз до нього до покої на гори. Дроти ж нема. Утя, утя, утя буде. А Бронко, валят. Утя! Dęszczyk pana policmajstra. Kramepinier. Czy pan policmajster zawsze miał kamerdynera? No jakże, od dziecka, co ty pani, tak. Tegoż to panienka się tak śmieje, co? Mam taki charakter. No tak. Сапоги. Piroga, bij mnie w mordę, żem ożył. Przyjaciela lekko. Co to znaczy? Ty jesteś policmajster? Chwilowo, no. Ale pełne rytki cykorie mam. Bo w aszradach moment mnie mogą nakryć, rozumiesz? Nemen mnie dołolaj. Ale się no skądżeś ty się tu wziął? Ale ono, zbiałem z Warszawy tu do krewniaków, uważasz? Dzierżawią bufet na stacji. Patrz. No ale ty skończę tu z tymi... O rany. Złoć mnie, jakżem zwiał, rozumiesz? Więc tak, tu i tego, i tam pociąg przedział, no i patrzę, śpi jakiś frajer. Widzisz, to wszystko zaczęło się gut, ale jak się to skończy, co? No właśnie. Trążyliłem się w kawałkę, no i jak teraz wylić? Ale uważasz, za długo bujać ich nie można. Trzeba wiać jak najprędzej. No dobrze, ale jak? Jak go sobie zjednać? Nie daj Bóg. Zacznie wglądać w nasze sprawy chytry. Zwęszy to i owo. Nie wiem. Aj, skandal gotowy. Trzeba go usposobić przychylnie. Ale ja. No chciałam, żeby Taniusza robiła mu awansę. Ale ona nie chce. Brata ministra nie chce. Taniusza, brata ministra. Aj, upnęłam w głowie. Wódka cię lupie. Wódka, nie wódka, a Taniusza, brata ministra nie chce. Nie chce. O, ja że jej mówię. Idiotka. Cóż on taki miły, taki maski, taki przystojny. I pije? No pije. Co się stało? Na ciemniaczy zapomniałam. No. Toż jemu kompot na noc podać trzeba. I wiesz co jeszcze? No. Lekturę mu zaniosę. Książkę francuską. Nana Zolia. Oj, czy to nie za pikantne? Będzie miał sny niedobre.
No to Le Fleur du Mal, Baudelaire. O właśnie, z kwiatuszkiem do niego. O. Z kwiatuszkiem, z kwiatuszkiem. Antuś, Antuś, Antuś. Ja. Znalazłem tu jakieś tajste. Pokaż no. O, masz, masz. Panie, zobacz no. To ten sam frajer, co to kimał w przedziale, patrz. Dobrze trafiony, samą twarz. Czekaj, ty musisz sobie to dokładnie rozumieć, wlep wbić, jak no, on się wabi, uważasz? Ja się mam, czekaj, no więc? Simeon Fiodorowicz Wypiwajlow. Czekaj. Simeon Wypiwajłowicz Fiodorowicz. Nie! Fiodorowicz. Simeon Fiodorowicz Wypiwajlow. Dobra. Słuchaj, a ty wiesz przynajmniej jak masz się odzywać jako policmajster? No najważniejsze, pszczół do. Ale nie, no czekaj, a jak ktoś zastuka do drzwi, uważasz, masz powiedzieć antre. Antre? Tak, czekaj, spróbuj. Antre. Ander, antre. Łazić. Drogi senior Fiodorowicz. No jak? Zadowolony pan z pokoju? No, avec merci. Pan pewnie lubi kompot, a? No, owszem, ale do jedzenia, nie do kompania. C'est extraordinaire. Pan sypie dowcipami zawsze jak z rękawa. Owszem, wesoły chłopak jestem. Zawsze się ze mnie śmieją. Jeszcze jak taka śliczna kobieta. O, pan przesadza. Jaka tam śliczna. O, ty, trzymam się jako tako. Ja się też trzymam, ale nie mogę nie wytrzymać. I te oczy niebieskie. Ale czy nie. Zielone, jak głębina morska. Pardon, wszak widzę własnoręcznie, że niebieski. Kazio, proszę, bon. Książeczkę pan przyniosła na sen. Ja bez książki zasnąć nie mogę. A ja mogę. Pan pewnie po podróży zmęczony, a? No cóż, tyle godzin i przeważnie pod ławką. Świetny dowcip, pod ławką. Pan policmajster, pod ławką. Taki już jestem kawalarz. Pan pewnie chce się położyć na spa? Spa. Wolni mi. Spa. Spa. Wolni mi. Spa. Antre. Pan policmajster dzwonił? Nie. Może panience Guszku dzwoniło? Antre. Nie wiem, czy mnie Puchu dzwonił, czy pan policmajster dzwonił. Faktycznie ja. Pan policmajster sobie życzy? No, życzę sobie. I panience życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czy to już wszystko? Póki co wszystko. Dobranoc panu policmajstrowi. Pa.
świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody. To zmarnowanie młodych lat. Ja z wódzki wodę można pić, a mimo to szczęśliwym być. A za ty dasz radę. Andre? Pan policmajster dzwonił. No, właśnie. O, pan policmajster nie lubi kwiatów. Zaraz dorzucę. No, właśnie wiem. Miałem. Antre. Pan majster dzwonił? Antre. No, jakże ci się podoba ten stary Moskal, co? Och, jak Boga kocham pufać, ale to jakie klamy spanie. Gdzie? O, otknij no. Za pan brat świnia z pastuchem masz. Szoruj, służba sypia w kuchni. Ty, żebym ja ci służby nie pokazał. Wiesz, Wieroczka, że gdybym nie wiedział, że to jest brat ministra, to i nie uwierzyłbym. Gniewy, papi, jak zimny. No. Ty nie znasz się na to. To jest właśnie nowy styl. Décadence. No niech będzie décadence. Ciekawa jestem, o czym on teraz marzy. Felek. No? Kto zgasi świcę? Niech się pan policmajster sam pofatyguje. Kermediner. Światło gasić. Kazał ham, musiał sam. A, to ta wydra przyniosła, tak. Felek, będziesz jadł? No, nie. Antek, stawaj, synu. Proszę. Masz, ręce do góry. Z tyłu zwrot. Jest.
Czego? Melduję posłusznie, że w kancelarii pana policmajstra wszyscy już czekają. Gdzie? Idzie u pana! Za miejsca! Co za kabinet! Chodź, chodź, chodź! Czy rodzice pili? Głupie pytanie. Kto w Rosji nie pije? Znaczy się alkoholizm dziedziczny. Spokojnie, spokojnie. Z prawej strony kapitis, guz schizofreniczny. Od wydawa pan guz? Od wczoraj. Policjant mnie tak poczęstował. Więc pan jest policmajstrem, co? Tak, i bratem ministra. Paranoja akuta. A może cesarzem? Co pan, zwariował? Cicho, 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 nie pan siada. Nic się nie stanie. Wyraźna kalabracja. W każdym widzi wariata. No, spróbujmy reakcji na refleksy. Cacy, co? Cacy. Ładny. Ciu, 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 ciu. Nie, 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 nic. Co jest do studia? Łobuz, ja wam... Ale nie, 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 nie. Zaraz puścimy. Co no, co pan czuje? Ja czuję, że jeżeli w tej chwili stąd nie pójdziecie, to wam mordy na kwaśne jabłko rozbije. Wam! Demencja furioza. Kaput. Od Semion Fiodorowicz, moi ludzie aresztowali tego młodzieńca. Za co? Rewolucjoner. Od znaleźli u niego od taką sztukę. Proszę. No to co? No to że orzeł. No widzę, że nie reszka. Jednoglowy, biały orzeł. No jaki ma być? Tak to jest polski orzeł, a nasz rosyjski orzeł jest czarny i dwugłowy. To źle. No panie, czy pan widział orła z dwiema głowami? To byłby wybryk natury, no fenomen. Tak to, że polski biały orzeł, to niedozwolone. Ale bujda, taki powinien być. Wszystko w porządku. Ale nie no, za takie rzeczy nie można aresztować, tylko puścić tego pana. Ależ... Ale nie ma ależ, tylko puścić i przeprosić. Moja rączka, szanowanie, czołem. Dzień dobry. A, dzień dobry. Czegoż się panna Kazia tak śmieje, co? Tak sobie, panie Iwan. Żeby śliczne ząbki pokazać, tak? Może, panie Iwan. Co mi panna Kazia tak ciągle zaiwania tego Iwana? Bo mi dziwno, że pan takie ładne nasze imię Felix zmienił na Iwana. Jak to... To panna nie Moskiewka? Taka sama jak i pan. Zaraz. Teraz dopiero widzę, że to znajoma facjata. Z jednej ulicy jesteśmy, z Pidnej. K
Kasia Lewandowczanka. Maglarki spod 16? Oraj, niż ja w drożdżach nie urosnę. Panno Kasiu, o jak Boga kocham, co za spotkanie. A ten co? O tego aresztowaliśmy. Socjalista. Na rynku głośno krzyczał, precz z Saratem. Pan krzyczał? Tak. No to co? To jak to co? To jest podważanie istniejącego ustroju. On krzyczał, precz z Saratem. A nie chcę. Zwyczajnie chłopak nie lubi ceraty, tak jak ja na przykład. No ja wolę zjeść na gołym stole niż na ceracie. Lepiej się... Ale co innego? On przeciw samowładztwu, przeciw samodzielności. No jego nie! Sam dzie... Panna Kazia, pomoże nam wylić się z tej kabalki, dobra? Licz się nam wylić się z kabalki, dobra? Licz się na wy. A teraz wal pana policmajstra, żeby jakiegoś byka nie strzelił. Już lecę, królewno moi... Grunt to uważać na tego żandarma. Reszta to sami idioci. Tak, Siemian Piotrowicz. No a co z aresztowanym wczoraj na dworcu? Niech posiedzi. A może pan ze mną poszedł do więzienia? Do więzienia? Nie ma tak dobrze. Ja nie ciekawy. Słyszę jest. No, jakże sobie radzisz, co? No tak, po troszku. Wiesz co, trzeba będzie robić fajrant i wiać to. Delegacja Związku Rosyjskich Kupców prosi o posłuchanie. Niech włażą. Proszę wejść. Wasze wysoko rodzie, jako miejscowi kupcy Rosjanie, spodziewamy się, że nasze nowe naczelstwo nie pozwoli panoszyć się tutejszym kupcom Polakom, a będzie miało zawsze nas w opiece, nas ruskich. Z jakiej takiej racji? Chodzi o to, żeby pan policmajster na niektóre rzeczy oko przymknął, a my, żeby zapanowała między nami zgoda, przynieśliśmy panu policmajstrowi miły podarek na koszty, skażem, urządzeń. A co? Łapówka? Co wy, panciory, złodziejaszki? I ja was w Sybir pośle. Chodzi słowa, ja was na dożywotnie rozstrzelanie! I coście panowie zrobili? Nasz policmajster nie przyjmuje żadnych łapówek. No właśnie. Ale za to strasznie lubi grać w orle i resztę. Postaram się, żeby z wami zagrał, dobra? My chętnie zagramy. I chętnie przegramy. Chcą grać w orle i resztę. W orle i resztę? No dobrze. No. Boże! I reszka. I reszka. Mówiłem, że nie orzeł. No. Jazda, chłopaki, bulić forst już. Liczyć. Dobra. I znaczy się, pan zasnął? Zdjąwszy z siebie mundur i czapkę. Tak. A kiedy pan się obudził, to pociąg był już na stacji. Tak. A czapki i munduru nie było. No nie? Aha. Reszka. I ożył. No, bulić aniołki. Już, dzieci, no. Forse. Darujcie, wasze wysokorodzie, ale my już nie mamy pieniędzy. Nie szkodzi. Siadaj pan. Będziemy grać pod fanty.
Tak, można pod złote zegarki, pod papierośnice, pod pierścionki, może okularki złote jakie są. A jak tego zabraknie, to pod garderobę. Mnie wsia ryba. Gdzie leży? Gdzie? Pan policmajster zajęty. Konferencja finansowa. No, co mówisz? Ożeł. Reszka. No już, ciuchy. Pechowato. Ciuchy. Już. No. Ożeł. I Reszka. Dawaj kapcie. Już, dobra. Drugi. Reszka. No widzisz, orzeł, dawaj te kaloszki. Orzeł! Te kaloszki, orzeł, już dla ciebie też, no masz. Tylko dla ciebie robię, masz. Reszka, no i dawaj, już załatwiam, wiesz. No, co jeszcze? Nie, tandety nie potrzeba, tam. Dosyć. No to zabierać łachy i won. Daruję wam. Jeszcze. No, jeszcze trochę. Dobra. Słuchaj, to nic, i składaj. Ach, wiesz, Antek, zapomniałem ci powiedzieć. Wiesz, ta pokojówka, Kazio, możesz? No, to co? No, że to Kazia Lewandowszczanka z Warszawy, z piwnej, nie pamiętasz? Oret, nie gadaj. Patrz, ja od razu kombinowałem, że to jakiś taki mi znajomy pysk. No, składaj zysk. Dawaj. No i co, ha? Dał wam skórę? O, tak. I jeszcze jak? Wasze prywatskiedzielstwo. To nic. Pan policmajster troszkę surowy, ale ma złote serce. Ale się zabrał w forsy, Antoś. Tak sobie kombinuję, że to będzie z 500 000 królików. Czekaj, pół królików i pół gołębi. Ze mną jak z dzieckiem, Feliuś, już. Halo? Sługa, moje całe rączki. Panie gubernatorowej, całe rączki, tak. Jak humorek, bon vivans? Co? Dekadance? No, naturalnie nie omieszkam przyjść. Tak, na herbatce będę, murowanie, będę. Pa. Pakiet dla pana policmajstra od sędziego śledczego z Warszawy. Felek, moja pacyka z kończym listem. O rany boskie, o jak Boga kucham. Teraz leżymy z dowodem. Teraz pana namacają, panie policmajster. Ale przestań chociaż ty denerwować, no radź lepiej co robić. No co tu radzić, no trzeba wiać, bo sąd na całej linii. Tak, wiać, ale tymczasem jak tych frajerów tu zaczarował. Czekaj, zaraz. O. Tylko spokojnie, czekaj. Mam. Co? Gdzie masz fotografię tego prawdziwego policmajstra? No mam, ale nic nie kapuje. Czekaj, zrobimy małą zamiankę, uważasz? Tak. Już widzę, że... Co? Obrwiemy tę fotografię, tak, uważasz? Dobrze. Tak. I na ten sam list gończy... Przylepimy jego fotografię, masz. Tego prawdziwego policmajstra. No to już. Czekaj, gumi arabita. Tak, podklej, dobrze. Czekaj. Tak. Patrz, jaki cwania. Już ja teraz kapuję, znaczy teraz jego będą gonić, Będzie. Tak? Łeb. No. Pristaw. Tu list kończy od prokuratora. W naszym mieście ukrywa się niejaki Antoni Król. Szpicbródka, blondyn, znaków szczególnych nie ma. Otóż na wszelki wypadek rozkazuję aresztować wszystkich zbrodkami. Ten mierzawiec i padliec musi się znaleźć w przeciągu 24 godzin. Jest.
No dostałem tutaj od pana policmajstra list gończy z Warszawy do wykonania. List gończy? Pokaż pan. Ciekawe, ciekawe. Antyn Antoni Król. Polak. Polak, Polak. Lat 23. Ciekawe. No, mnie się ta cała sprawa bardzo nie podoba. No i nie wiem, wie pan, kazał aresztować ludzi z wrotkami. Aresztować nigdy nie aresztować. Z tym jesteś bezpieczny, bracie. Tak, no. Wobec tego idę do gubernatorstwa na herbatki. Co zjemy, to nasze. Ale, urzędowo, pilny. Warszawa, sąd okręgowy. Może ja blużę, ciasteczko, kosztule, coś. No pan, bez subiekcji, bez subiekcji. No ale pan policmajer, to nic nie chce jeść. Może jak u siebie w domu. Ja się nie krępuję. Wiesz co, ja gram, może pan policmajer wcale muzyki nie lubi? No ale wprost na vis-a-vis. Przepadam. Ale pan zapewne uprawia muzykę modern, décadence. Tak, tak, różnie, tak. Przeważnie upustiam w poleczki. Tak, tak, tak. Sam nawet w nogankach nieźle zawodowałem. Tak, tak, tak. Ciach, ciach, oj, ciach, ciach. Czarujący! Pan policzy, że nie można poważnie rozmawiać. Wszystko z żartu, prawda? Śmieje się znać jak prowincjalny. Lubię żart, satyrę. Dlaczego? To sąd okręgowy. Proszę połączyć z gabinetem sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi. Dziękuję. Tu radny Szpirychytrow, ochranne oddzielenie. Telefonograma. Przysłać kogoś, kto osobiście zna Antka Króla. A, to pan sędzia śledczy osobiście. To przyjedzie pan? No, doskonale, tak. Rannym pociągiem. No dobrze, czekamy. Dziękuję, dziękuję. Drogi Siemion Fiodorowicz, nasze panie mają do pana prośbę, ale krępują się powiedzieć. Proszę, o co chodzi? Babciu, jak można. Ser, lysyń. Nic nie szkodzi. Pan policmajster swój człowiek. Chodzi o to, że jest podobno teraz jakiś nowy taniec, bardzo pikantny, no prywolny, powiedzmy. Nazywa się tango, tango. Babciu, tango, tango argentino. No właśnie mówię, tango argentino. Zna pan? No, musowo. A pan, Simeon Fiodorowicz, czy umie tańczyć to tango? No, wiadomo. W Petersburgu to jestem pierwszy majster od tego tangiego. Tak, ten medal to właśnie za taniec. Tam go dostałem za tango. Tak. Czy to bardzo niezwoite? No, nie powiem. Dla młodzieży dozwolone. To cudownie. Tania zagra, a pan policmajster pokaże nam pa. Dlaczego nie? Z dziką rozkoszą. Dziś wieczorem zatańczymy na balu. Generałowa pęknie z zazdrości. I niech pęknie. A nie. A nie. Tak. W tej chwili zademonstruję, więc nie będzie nawet mówił, bo to mówię na chwilę, tak. Rada. Więc zacznijmy w ten sposób. Bierzemy partnerka z tej strony absolutnie, tak, absolutnie. Potem przyjaciółkę lekko za talijkę, prawda, tak, tak, tak. Główka bliżej, tak, tak. Mały przycisk. Nie, 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 bez bólu. Rączka, rączka, naprzód pionowo, tak, tak, tak. Pod winkiem i nóżka naprzód, nie, 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 ta, nie, ta, tamta, 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 tamta. Prawa, 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 no, bo tak, tak, tak. I teraz zacznijmy na raz, prawda. Raz, posuwiście, posuwiście, dobrze, 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 nóżka, nóżka, posuwiście, raz i kontra, raz. Dobrze, 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 posuwiście, raz, posuwiście, raz, proszę, tak, tak, i kontra, ha! O, tak, 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 t
do siebie, tak? Bliżej główka, kokieteryjnie mruk, mruk, mrugamy, mrugamy. Tak. Dobra. I teraz, na raz, w miarę możliwości, kucamy, prawda? Przykuc, więc i raz, dwa, i raz. Dwa, weselutko, uśmiech, haha, dobrze, tak, i raz, haha, wesoło, dobra, tak. I teraz znowu zaczynamy, prawda, swoje posuwisty. I tango, tango, dobra, dobra, tak. Raz, I tango, za co? Za brodę. Brudka, za mną. Dlaczego to teraz nagle wszyscy golą brudki? To pan profesor nie wie. Wyszedł prykaz, żeby aresztować wszystkich z brudkami. Szukają kogoś. Ja bym pana profesora tyś radził ogolić brudkę. A to po co? Przecież mnie nie szukają. Pan profesor nie wie? U Moskali? Zanim pan się wytłumaczy, pan już możesz być w zimnym Sybiru. W mieście na wolności nie ma już więcej brudek. Nie. Z powrotem. I znowu dwa posobiste. Raz i dwa. Tutaj prędko z powrotem. Raz, dwa, tak? Przykuc raz. Proszę, raz, dwa. I teraz raz, dwa. Dobrze, dobrze. I raz. Dobry wieczór. Przepraszam, że przerywam tę miłą sylankę towarzyską, ale przychodzę urzędowo. Pani wybaczy. Panie gubernatorze, poproszę o parę słów na osobności. Dyskrecjonalnie. Proszę bardzo. Służba, nie służba. Proszę. Kurwa, ha! No to męczmy się dalej. Nie, panie policmajster. Tanieczka, tak. Tania, proszę panu. Tania, jakże, no jak trzeba umieć. Więc prosimy teraz naprzód, prawda? Więc posłuchajcie te derwi. No, co wy, Iwan Wasilewicz, jak można rzucać takie podejrzenia? A co do jego rozkazów, to bądźcie spokojni. Człowiek, który tak tańczy, wie co robi. A według mnie, ekscelencjo, ten człowiek albo kpi sobie z nas. Na kontra, raz. Proszę, tak, i oczka, filiterpie, tak. Albo jest wariat. O. No musicie dzisiaj to zagrać. Nie może wnąć, bez próby. Rozkaz pana gubernatora. Jak można, przez raz goście się będą schodzić. Więc niech pan próbuje, dopóki jest czas. Rozkaz. Tango Argentino. Idź wiec, jak to się gra. Znaczy, jak tylko sędzia śledczy nad ranem przyjedzie, tak zawiadomić mnie zaraz. Będę na balu, w klubie. Pani generałowa tak cudnie tańczy, że ja z zachwytu tak trafić nie mogę. Duszka, ten nasz nowy policmajster, jak on tańczy, z jaką gracją. A jaki to wcipny dyplomata. Арестованы. Если что,
Co, przyjechał? No przyjechał, ale ci idioci aresztowali go, bo miał brudkę. Odbyło, no. To trzeba go czym prędzej zwolnić. Nie no, ja już go zwolniłem, a? Właśnie czeka w kancelarii policmajstra. Aha, no dobrze, dobrze. Wyjdziemy tam. To pan uważał, za mną. Jestem żoną pana policmajstra Wypiwajłowa. Panienka nie wie, gdzie jest teraz mój mąż. Proszę go poszukać. Zuszewska. Otworzyć! Otworzyć! Teraz pan policmajster nam się nie wykręci. Musi za tań nam pokazać najmodniejszy taniec. Tango Argentino. Tango, держись. Znaczy się, panie sędzio, teraz pojedziemy do domu gubernatorskiego i zrobimy w jego pokoju rewizję. A potem do więzienia, dzwonić tamtego biedaka. Tak, tak, naturalnie. No, teraz nam się pan policmajster nie wykręci. No, ma się rozumieć. Panie Feluś! Panie Feluś! No, 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 co się stało? Co? Przyjechała żona. Otworzyć! 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 Obwiduję resztę tylami. Widział pan coś podobnego, panie sędzio? Czekamy, to może ja przyjdę zaraz. Nie, proszę ze mną, prędzej.
Całą sprawę zatuszować. Zatuszować, zanim się rozniesie. Po prostu kazać im uciec. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, ja wtedy w więzieniu siedziałem. No dobrze, a tak to po tym skandalu my wszyscy możemy siedzieć. Tak? Moja rada lepiej wypuścić, a potem po drodze... Nie zgadzam się. Od razu zamykać. Panie, pan także nie bez winy, bo gdyby się pan w wagonie nie upiął... No trudno, róbcie w takim razie jak chcecie. No. Tylko dyplomatycznie. Właśnie dyplomacja. Więc to ja dyplomacja. Semion Fiodorowicz. Jak ty
Simeon Fiodorowicz, proszę, proszę na chwileczkę. Na chwileczkę, Simeon Fiodorowicz. No proszę na chwileczkę na małą, ufną konferencję. No proszę, Simeon Fiodorowicz. Ufną konferencję, maleńką, proszę. Proszę pana, bardzo proszę. Proszę, niech pan siada, bardzo proszę. Proszę, niech pan proszę, Sibu, proszę. Proszę pan. Otóż, panowie, wiemy wszystko. Zaszła tutaj, powiedzmy, pomyłka. Moglibyśmy was za tę pomyłkę wysłać gdzie rak zimują. No, ale my jesteśmy ludzie dobrzy, wyrozumiali. Więc tego, wynoście się i słowem, żeby was tutaj nie było. Dostaniecie paszporty, pieniądze i... Po drodze żandarmy nas cepną, co? Nie ma frajerów, panie starszy. Coś panowie za słodkie. Kiedy nam właśnie bardzo zależy na tym, żeby nikt się o tym nie dowiedział. A, tak, od razu skapowałem. No, jak panom tak bardzo zależy, no, to mam pewną kombinację. Otóż musimy wyjechać tak, jak żeśmy przyjechali, z całą paradą, inaczej nie znam się. No nie. Nie, to nie, to możemy zostać tu bardzo przyjemnie. No, zgadzam się. Patrzność! Teraz poproszę zdjąć mundurek. Dalej już pan policmajster pojedzie po cywilnemu. Proszę was. Proszę was. Mundurek proszę. Dawaj. Tekst. No. No i co? Dostaliśmy dymisję. Ja też. Trzeba być bardziej modern, tak décadence. Mała, uważam, że jesteś stanowczo za młodo ubrana. To ty jesteś za staro ubrana, mój długa suknia. Po tobie pomyślcie... A uważa, posta tam ci na nim. Teraz się rób, panie dziennie. Pewnie córeczka. Don. To Marek litra kwo. Seniusza prędzej. I to jest moja córeczka. Co, no. Trudno, pomyłka. Dunia, Aniuta. Miecio. Nieważne. Stop. Może poprosić drogiego gościa do stołu. Można? No, trzeba. Skoro trzeba, to ty bardzo proszę. Siemion Biołodrowicz. Proszę pana, pokaza. Ja wam pokażę.
Ja policmeister! Ja brat ministra, ja wam pokażę wyjście. Cesarz, a może teraz wypić zdrowie jego ekscelencji pana ministra? Ależ naturalnie. A więc zdrowie pańskiego brata. Którego? A to pan na kilku braci? Ja wcale nie mam braci. No, a brat minister, a? Minister? A minister, tak, no, brat. Pardon, zapomniałem. Pan kawaler. Ale państwo sobie tu na psa urok dobrze żyją. Za czyją to forsę? Och, cóż tam my, to nędza, prowincja, to nie to, co tam u was w stolicy. W Warszawie? Ach, gdzie Warszawa? Petersburg. Ach, tam muszą być bale, przyjęcia, rauty, maskarady, a. To musi być życie. Życie, żyć nie umierać. Mordzie, musi mi pan to wszystko opowiedzieć. Ależ avec plaisir, z całą zmysłowością. Póki co wszystko. Dobranoc panu policmajstrowi. Pa. Co? Bez miłości świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to zmarnowanie młodych lat. Ja z wódzki wodę można pić, a mimo to szczęśliwym być. A za ratę, dasz ratę. Entrez. Pan policmajster dzwonił. Właśnie. O, pan policmajster nie lubi kwiatów. Zaraz dorzucę. Właśnie wiem. Miałem. Entrez. Pan majster dzwonił? Entre. No, jakże ci się podoba ten stary Moskal, co? Uch, jak Boga, kocham pufać, pufać, a to jakie klamy, spanie. Gdzie? O, otknaj no. Za pan brat świnia z pastuchem masz. Szoruj, służba sobie w kuchni. Ty, żebym ja ci służby nie pokazał. Wiesz, Wiereczka, że gdybym nie wiedział, że to jest brat ministra, to i nie uwierzyłbym. Maniery, tak, jak z zimno. Ty nie znasz się na tym. To jest właśnie... Panie Feluś! No, co się stało? Co? Przyjechała żona. Odważyć!
Obwiduję aresztatylami. Widział pan coś podobnego, panie sędzio? Odczepi wida rach ciach ciach, a jak wida się odczepi rach ciach ciach, znów będzie lepki hop siup. Co jest życie? Hokus pokus, czysty hazard, ślepa gra, albo orzeł, Aleszka. Raz się nie ma, raz się ma, bo jak wygrasz, to w porządku. Wtedy bracie rób co chcesz, a jak przegrasz, to się nie martw. Nie przykład, wiesz, ojo, rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. Potem całus i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bujda, hop się. Najważniejsza rzecz, humorek, i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej bimbać ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Ojo, diri, rach, ciach, ciach. Wszystko z góry nos do góry, rach, ciach, ciach. I jutro wszystko się poprawi, rach, ciach, ciach. Grunt się zabawić, hop, siup. I ho, i lu, proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa, proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. Diri, rach, ciach, ciach. Diri, rach, ciach, ciach. Diri, rach, ciach, ciach. Guzik z pętelką, a ty? No, kompletna wyprzedaż posezonowa. Zobacz. Jest. A ten nowy... funduje. Cwaniaczek, patrzcie, jakie cwajnosy te jego monety. No, ja bym Co to jest takie? Oho! Fałszywe ruble! Ankud! Stój! Co
A nuka pokaż, co masz tutaj w kieszeniach. Ale nie, panie naczelniku, jak pragnę koguta, no kiedy nic, co to jest? Zobaczymy, co to jest. Aho, książeczka. My, czy dozwolone cenzurą. Hodowla króli. Znamy was, gospoda Polaki. A, to ta wydra przyniosła, tak. Felek, będziesz jadł? No, nie. Antek, Antek, stawaj, synu. Proszę. Weź, ręce do góry. Stół zwróć. Czego? Welduję posłusznie, że w kancelarii pana policmajstra wszyscy już czekają. Gdzie? Idzie u pana! Za miejsca! Stąd na kabinę! Chodź, chodź! No moi... Grunt to uważać na tego żandarma. Reszta to sami idioci. Tak, Semion Piotrowicz. No a być z aresztowanym wczoraj na dworcu? Niech posiedzi. A może pan ze mną poszedł do więzienia? Do więzienia? Nie ma tak dobrze. Ja nie ciekawy. Słyszę. Jak się sobie radzić, co? No tak, po troszku. Wiesz co, trzeba będzie robić fajrant i wiać to. Delegacja Związku Rosyjskich Kupców prosi o posłuchanie. Niech włażą. Proszę wejść. Wasza wysoko radzie, jako miejscowi kupcy Rosjanie, spodziewamy się, że nasze nowe naczelstwo nie pozwoli panoszyć się tutejszym kupcom Polakom,
A będzie miał zawsze nas w opiece, nas ruskich. Ruskich? Właśnie. Z jakiej takiej racji? Chodzi o to, żeby pan policmajster na niektóre rzeczy oko przymknął, a my, żeby zapanowała między nami zgoda, przynieśliśmy panu policmajstrowi miły podarek na koszty, skażem, urządzenie. A co? Łapówka? Co wy, panciory, złodziejaszki? I ja was w Sybir pośle. Chodzi słowa, ja was na dożywotnie rozstrzelanie! I coście panowie zrobili? Nasz policmajster nie przyjmuje żadnych łapówek. Śmy na rogu. No właśnie, no właśnie. Ale za to strasznie lubi grać w orle i reszty. Postaram się, żeby z wami zagrał, dobra? My chętnie zagramy. I chętnie przegramy. Chcą grać w orle i reszty. W orle i reszkę? No dobrze. O my pysk. No, składaj zysk. Dawaj, dawaj. No i co, ha? Dał wam skórę? O, tak. I jeszcze jak? Wasze prywatskiedzielstwo. To nic. Pan policmajster troszkę surowy. Ale ma złote serce. Ale się zabrał w forsy, Antoś. Tak sobie kombinuję, że to będzie z 500 000 królików. Czekaj, pół królików i pół gołębi. Ze mną jak z dzieckiem, Feliuś, już. Halo? Bonjour, moi sługa, moje całe rączki. Panie gubernatorowej, całe rączki, tak. Jak humorek, bon vivant? Co? Dekadans? Naturalnie nie omieszkam przyjść. Tak, na herbatce będę murowanie, będę. Pa. Pakiet dla pana policmajstra od sędziego śledczego z Warszawy. Felek, moja pacyka z kończym listem. Urany boskie, urany Boga kucham. Teraz leżymy z dowodem. Teraz pana namacają, panie policmajster. Ale przestań chociaż ty denerwować, no radź lepiej co robić. No co tu radzić, no trzeba wiać, bo sąd na całej linii. Tak, wiać, ale tymczasem jak tych frajerów tu zaczarował. Czekaj, zaraz. Tylko spokojnie, czekaj. Mam. Co? Gdzie masz fotografię tego prawdziwego policmajstra? No mam, ale nic nie kapuje. Czekaj, zrobimy małą zamiankę, uważasz? Tak. Już wiem, że... Co? Obrwiemy tę fotografię, uważasz? Tak. I na ten sam list gończy? Przylepimy jego fotografię, masz. Tego prawdziwego policmajstra. No to już. Czekaj, gumi arabik. Tak, podklej, dobrze. Czekaj. Tak. Patrz, jaki cwania. Już ja teraz kapuję, znaczy teraz jego będą gonić, Będzie. Tak? Łeb. No. Pristaw. Tu list kończy od prokuratora. W naszym mieście ukrywa się niejaki Antoni Król. Szpicbródka, blondyn, znaków szczególnych nie ma. Otóż na wszelki wypadek rozkazuję aresztować wszystkich zbrodkarzy. Tu? Thank you.
Nie bardzo mamy grzecznego siada. Topi się jak komin. A to właściwie przedział dla niepalących. Wam, widzę, nie podoba się, że ja kurzę, a? A mnie się nie podoba polska gazeta. Po co? A? Ech, wy, Polaki, za bardzo was rozpuścili w tym prywitnianskim kraju. U mnie tego nie będzie. Włażę do kupę wysoko postawionej osoby, jeszcze fasony pokazują. Kondor! Konduktor! Zabez te baby! Pośle wąt! Polecam zatem nowego policmejstra, a mego brata... Już go widzę, oczyma duszy, wytworny, subtelny, w stylu dekadant. Ach, dekadant! Właśnie, sam brat pisze o nim, że za kołnierz nie wylewa. Dekadans, retivans, nie dekadans. Och, już brawo, świetny dowcip, wybiwąs. Serż, dowcipkować z brata ministra. To co najmniej mówię tu. A już słyszysz? Dowcipkować z brata ministra, to co najmniej mówię tu. Lepiej zamiast się wygłupiać, powiedzielibyście mnie, dobrze urządziłem jego port. Bajecznie, będzie mu jak w raju. Potrzebny to ten cały kram. Mógłby sobie zamieszkać w hotelu. A naturalnie, że mógłby zamieszkać pod... Taka persona w hotelu. No. Aniusia, ty słyszysz? Taka persona w hotelu, a? Buty z cholewami, jasna marynarka, twarz szczupła. Takiego zarostu. Nie widziałem. Winawat, wasze wysokobłagorodzie, szukamy zbiegłego aresztanta. Tu nie ma.
Czegoż się panna Kazia tak śmieje, co? Tak sobie, panie, i wam. Żeby śliczne ząbki pokazać, tak? Może, panie Iwan. Co mi panna Kazia tak ciągle zaiwania tego Iwana? Bo mi dziwno, że pan takie ładne nasze imię Felix zmienił na Iwana. Jak to panna nie Moskiewka? Taka sama jak i pan. Zaraz. Teraz dopiero widzę, że to znajoma facjata. Z jednej ulicy jesteśmy, z Piwnej. Kazia Lewandowczanka. Maglarki spod 16? Oraj, niech ja w drożdżach nie urosnę. Panno Kazio, o jak Boga kocham, co za spotkanie. A ten co? O tego aresztowaliśmy. Socjalista. Na rynku głośno krzyczał, precz z Saratem. Pan krzyczał? Tak. No to co? To jak to co? To jest podważanie istniejącego ustroju. On krzyczał, precz z Saratem. A nie chcę. Zwyczajnie chłopak nie lubi ceraty, tak jak ja na przykład. No ja wolę zjeść na gołym stole niż na ceracie. Lepiej się... Ale co innego? On przeciw samowładztwu, przeciw samodzielności. Panna Kazia, pomóże nam wylić się z tej kabalki, dobra? Lif się na wy. A teraz wal pana policmajstra, żeby jakiegoś byka nie strzelił. Już lecę, królewno moi. Grunt to uważać na tego żandarma. Reszta to sami idioci. Tak, Siemian Fiodorowicz. No a być zaresztowanym wczoraj na dworcu? Niech posiedzi. A może pan ze mną poszedł do więzienia? Do więzienia? Nie ma tak dobrze. Ja nie ciekawy. Słyszę jest. No, jakże sobie radzisz, co? No tak, po troszku. Wiesz co, trzeba będzie robić fajrant i wiać to. Delegacja Związku Rosyjskich Kupców prosi o posłuchanie. Niech włażą. Proszę wejść. Thank you.
Widać, wiesz, ja mu teraz dam. Ja mu pokażę moje więzienie. Ale czekajcie! Panie, dyskretnie, nie wiedział, tak, programu, ha? Skandal. No dyskretnie, co się stało? Skandal na cały świat. Co? To jest prawdziwy policmajster. A tamten? Oszust. Dekadant. Moja droga, ja nie mam teraz czasu. Brutal. Co robić? Co robić? No jak to sprawę załagodzić? Nie wstydź. Małżonka pani. Sierowa! No miła ta. Co robić, pania? Obwiduję aresztatylami. Widział pan coś podobnego, panie sędzio? Thank you.
będzie twój przegranterys, sekret fachowy. No, Zeus! Mam królika, co sam pika, dla dziewczynki lub chłopczyka, brać i wybrać, kultura, inteligencja, tresowany z oryginalnego, drukowanego etaża, proszę. Polębie, polębice, samce i samice, wolnej ręki tresowane, mogą być sprzedane. Panie Jantosz, no co jest? Ja to, handlu nie ma. Handlu nie ma, ale humorek jest. Ja już taką mam naturę, od szczeniackich swoich lat, że śmieję się z wszystkiego, no i gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko, lub mi figla spłata los, ja nie płaczę, ja nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Ej, jo, diri, 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 rach, ciach, ciach. Jutro się odczepi, wida, rach, ciach, ciach. A jak wida się odczepi, rach, ciach, ciach, znów będzie lepki, hop, siup. Co jest życie? Hokus pokus, czysty hazard, ślepa gra. Albo ożył, Aleszka. Raz się nie ma, raz się ma. Bo jak wygrasz, to w porządku. Wtedy, bracie, rób co chcesz, a jak przegrasz, to się nie martw. Nie przykład, wiesz, ojo, diri, 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 rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. I potem całus i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bujda, hop się. Najważniejsza rzecz, humorek, i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej bimbać ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Ojo, diri, 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 rach, ciach, ciach. Wszystko z góry nos do góry, rach, ciach, ciach. I jutro wszystko się poprawi, rach, ciach, ciach. Grunt się zabawić, hop, siup. I ho, i lu, proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. To humorek. Bażanki świeże, zdrowe! Od których szczury momentalnie zdychają całymi rodzinami. To ta cebulka morska dla człowieka dorosłego zupełnie bezskuteczna. I można nawet małym dzieciom pokazać te obrazki paryskiego żanru. Teleskop optyczny za jedne 20 kopiek, gdzie można również zobaczyć, jak luduje rydnicę sposobem domowym przy pomocy tego amerykańskiego wynalazku. Romeo po szczurowej drapce wdalętał się na balkon panny Julci, ale ach, niestety za późno, bo już wykidowała z miłości. Także samo widzimy zachód słońca nad Zapry albo zimowego pałata ręcznej roboty za 1,30 kopiek. Co się dzieje, jak stanieje? Cudo XX wieku! Żyła gadająca maszyna, czyli fonograf. Jeszcze dwie rurki moje. Jest słowo politechniki. Jeden podsłuch za dwie kopiki. Nie trąbowie. Fajnu gra, co? Zwyczajna mechanika. Puc. Ja tam wolę swoją filharmonię. Odejdź pan, ja pana proszę. To jest dobre miejsce, ruchliwy punkt. Tu otwieram interes. Gdzie przecież to moje miejsce. Jego miejsce, cóż to komorne zapłaciłeś. Patent wykupiłeś, a to ja zresztą mogę z tobą rozegrać, to mi. No i reszka. Dobre. Nie to, nie tam, nie tam.
No, no co stawiasz? Nie mam forsy. Idzie pod fanty. Dobra, dawaj, co? 3 kobiejki. Dobra. Reszka. I to co dzień tak za darmo. To na pewno kuruje. Może. No, a teraz co stawiasz? Idzie marynarka za pół rubla. Co, pół rubla? Ciepłe. 40 kod. Idzie. Surody, ale ma złote serce. Ale się zabrał forsy, Antoś. Tak sobie kombinuję, że to będzie z 500 000 królików. No czekaj, pół królików i pół gołębi. Ze mną jak z dzieckiem, Feliuś, już. Halo? Sługa, moje całe rączki. Panie gubernatorowej, całe rączki, tak. Jak humorek, bon vivant? Co? Dekadans? No, kadans. Naturalnie nie omieszkam przyjść. Tak, na herbatce będę murowanie, będę. Pa. Pakiet dla pana policmajstra od sędziego śledczego z Warszawy. Felek, moja pacyka z kończym listem. Urany boskie, urany Boga kucham. Teraz leżymy z dowodem. Teraz pana namacają, panie policmajster. Ale przestań chociaż ty denerwować, no radź lepiej co robić. No co tu radzić, no trzeba wiać, bo sąd na całej linii. Tak, wiać, ale tymczasem jak tych frajerów tu zaczarował. Czekaj, zaraz. Tylko spokojnie, czekaj. Mam. Co? Gdzie masz fotografię tego prawdziwego policmajstra? No mam, ale nic nie kapuje o co. Czekaj, zrobimy małą zamiankę, uważasz? Tak. Już widzę, że... Co? Oberwiemy tę fotografię, uważasz? Tak. I na ten sam list gończy... Przylepimy jego fotografię, tego prawdziwego policmajstra. No to już. Czekaj, gumi arabik. Tak, podklej, dobrze. Czekaj. Tak. Patrz, jaki cwania. Już ja teraz kapuję, znaczy teraz jego będą gonić, tak? Dobrze. Lep. No. Przystaw. Tu list gończy od prokuratora. W naszym mieście ukrywa się niejaki Antoni Król. Szpicbródka, blondyn, znaków szczególnych nie ma. Otóż na wszelki wypadek rozkazuję aresztować wszystkich zbrodkami. Ten mierzawiec i padliec musi się znaleźć w przeciągu 24 godzin. No dostałem tutaj od pana policmajstra list gończy z Warszawy do wykonania. List gończy? Pokaż pan. Ciekawe. Antoni Król. Bardzo mamy grzecznego siada. Kopci jak komin. A to właściwie przedział dla niepalących. Wam widzę, nie podoba się, że ja kurzę, a? A mnie się nie podoba polska gazeta. Po co? A? Ech, wy Polaki. Za bardzo was rozpuścili w tym prywitnianskim kraju. U mnie tego nie będzie. Włażą do kupę wysoko postawionej osoby, jeszcze fasony pokazują. Hendor!
Konduktor! Zabez te baby! Proszę wam! Polecam zatem nowego policmejstra, a mego brata pańskiej ojcowskiej opiece. Siemion Fiodorowicz jest nieco ekscentrycznym typem i za kołnierz nie wylewa, ale serce ma złote i głowę nie od parady. Trzeba tylko przyzwyczaić się do jego kawału, bo to straszny kawalarz. Liczę na wyrozumiałość waszej ekscelencji, jego zacnej rodziny. Serdeczne pozdrowienia, M.F. Pipiwajlow, minister spraw wewnętrznych. A? Nie. Minister spraw wewnętrznych. Minister. Młodzie, brat ministra. Moja droga, ja nie mam teraz czasu. Brutal. Co robić? Co robić? No jak to sprawę załagodzić? Nie wiem, wstyd. Małżonka pani. Serowa! No miła, tak. Co robisz, pania? Panowie, trzeba całą sprawę zatuszować. Zatuszować, zanim się rozniesie. Po prostu kazać im uciec. Nie zgadzam się, nie zgadzam się, ja wtedy w więzieniu siedziałem. No dobrze, a tak to po tym skandalu my wszyscy możemy siedzieć. A? Moja rada lepiej wypuścić, a potem po drodze... Nie zgadzam się, od razu zamykać. Panie, pan także nie bez winy, bo gdyby się pan w wagonie nie upiął... No trudno, trudno, róbcie w takim razie jak chcecie. No. Tylko dyplomatycznie. Właśnie dyplomatycznie. Siemion Fiodorowicz, proszę na chwileczkę. Proszę. No, na chwileczkę, Siemion Fiodorowicz. No, proszę na chwileczkę na małą, poufną konferencję. No proszę, Siemion Fiodorowicz. Poufną konferencję, maleńką, proszę. Proszę pana, bardzo proszę. Proszę. Niech pan siada, bardzo proszę. Proszę. Niech pan siada. Proszę, Siwu, proszę. Proszę pana. Otóż, panowie, wiemy wszystko. Zaszła tutaj, powiedzmy, pomyłka. Moglibyśmy was za tę pomyłkę wysłać gdzie raczej, moją. No, ale my jesteśmy ludzie dobrzy, wyrozumiali, więc tego. Wynoście się i słowem, żeby was tutaj nie było. Dostaniecie paszporty, pieniądze i... Po drodze żandarmy nas cepną, co? Nie ma frajerów, panie starszy. Coś panowie za słodkie. Kiedy nam właśnie bardzo zależy na tym, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Tak, od razu skapowałem. No jak panom tak bardzo zależy, no to mam pewną kombinację. Otóż musimy wyjechać tak, jak żeśmy przyjechali, z całą paradą, inaczej nie znam się. Wyjdź dostojny na tę próbę. Nie. To było tych
zastar. I trzeba być bardziej modern, tak décadent. Mama, uważam, że jesteś stanowczo za młodo ubrana. To ty jesteś za staro ubrana, mówi długa suknia. Po tobie pomyślcie... A Józefa, posta tam ci na nim! Teraz się nie ufa, nie wiedzie! Pozwoli pan, że go... Pewnie córeczka. Don. To Marek i Trakwo. Seniusza pędzi. I to jest moja córeczka. A co? No, trudno, pomyłka. Ania, Aniusza. Niecia. Nieważne. Stop. Pierwień. Może poprosić drogiego gościa do stołu. Można? No, trzeba. Skoro trzeba, to bardzo proszę. Bardzo proszę. Siemion Piołodro. Proszę. Ja wam pokażę. Ja panic miejsca. Ja brat ministra. Ja wam pokażę wyjść. Serż, a może teraz wypić zdrowie jego ekscelencji pana ministra? Ależ naturalnie, a więc zdrowie pańskiego brata. Którego? A to pan ma kilku braci. Ja wcale nie mam braci. No, a brat minister, a? Minister? A minister, tak, no brat. Pardon, zapomniałem. Kawalek. Ale państwo sobie tu na psa urok dobrze żyją. Za czyją to forsę? Och, cóż tam my, to nędza, prowincja. To nie to, co tam u was w stolicy. W Warszawie? Ach, gdzie Warszawa? Petersburg. Ach, tam muszą być bale, przyjęcia, rauty, maskarada. To musi być życie. Życie, żyć nie... Delegacja Związku Rosyjskich Kupców prosi o posłuchanie. Niech włażą. Proszę wejść. Wasze wysokorodzie, jako miejscowi kupcy Rosjanie, spodziewamy się, że nasze nowe naczelstwo nie pozwoli panoszyć się tutejszym kupcom Polakom, a będzie miało zawsze nas w opiece, nas ruskich. Z jakiej takiej racji? Chodzi o to, żeby pan policmajster na niektóre rzeczy oko przymknął, a my, żeby zapanowała między nami zgoda, przynieśliśmy panu policmajstrowi miły podarek na koszty, skażem, urządzeń. A co? Łapówka? Co wy, panciory, złodziejaszki? I ja was w Sybir pośle. Chodzi słowa, ja was na dożywotnie rozstrzelanie! I coście panowie zrobili? Nasz policmajster nie przyjmuje żadnych łapówek. No właśnie. Ale za to strasznie lubi grać w orle i resztę. Postaram się, żeby z wami zagrał, dobra? My chętnie zagramy. I chętnie przegramy. Chcą grać w orle i resztę. W orle i resztę?
No dobrze. Boże! I reszka. I reszka. Mówiłem, że nie łożył. No. Jazda, jazda, chłopaki, bulić forst już. Liczyć. Dobra. I znaczy się, pan zasnął, zdjąwszy z siebie mundur i czapkę. Tak. A kiedy pan się obudził, to pociąg był już na stacji. Tak. A czapki i munduru nie było. No nie. Aha. Reszka. I ożył. No, bulić.